koledzy i koleżanki myślili. To nasza zacna i przepiękna karta historia polskich myśliwych na tych ziemiach, które dziś kultywujemy, za którą dziękujemy i o którą się modlimy, by zachować ją dla następnych pokoleń. Może w jeszcze piękniejszej rzeczywistości. Módlmy się o przychylność świętego Huberta dla członków kół łowieckich Knieja i Jeleń w Radzyniu Podlaskim, świętującym swój jubileusz. Niech dalsze wstawiennictwo i opieka patrona myśliwych jednoczy i buduje więzi i relacje umacniające w kole tradycje i zwyczaje łowieckie. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, z którymi współpracujemy oraz za tych, których Bóg postawił obok nas. Niech nasza pasja ubogaca serca tych, którzy są blisko wdzięczności, wyraża się w należytym wypełnianiu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Ciebie prosimy. Szanowni goście, panie i panowie, koledzy myśliwi, w imieniu własnym i zarządu kół Jeleń i Knieja w Radzyniu Podlaskim pragnę wyrazić wielką radość z przyjęcia przez państwa naszego zaproszenia na dzisiejszą uroczystość. Dziś prezentujemy z dumą numer 21 Jeleń oraz 79 Knieja mają swój wspólny początek założenia przypadający na rok 1948. Wówczas kilka osób, które zdecydowały się na niełatwe w tamtych czasach podjęcie próby założenia grupy myśliwych, przyjęła miano koła łowieckiego numer 46 w Radzyniu Podlaskim. Koledze Wojciechowi Kolbylarzowi, zarząd koła łowieckiego numer 79 Knieja oraz koła łowieckiego numer 21 Jeleń z Radzynia Podlaskiego składają serdeczne podziękowania koledze za twórcze zaangażowanie się w wykonanie monografii naszych kół na jubileusz 75-lecia. Z wyrazami szacunku oraz pozdrowieniem myśliwskim Daszbur, Komitet Organizacyjny Jubileuszu 75-lecia. Dziękujemy serdecznie koledze. 75 lat to kawał czasu, to kawał pięknej historii koła łowieckiego Knieja oraz koła łowieckiego Jeleń. Pozwólcie, dostojni jubilaci, że dzisiaj z tego miejsca przekażę wam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Do tych życzeń dołączam przepiękne podziękowania. Podziękowania za to, że dbacie o piękno polskiej przyrody. Podziękowania za to, że kultywujecie przepiękne tradycje łowieckie. Dzisiaj z tego miejsca za to bardzo serdecznie wam dziękuję. W imieniu władz samorządowych powiatu radzyńskiego z obecnym tutaj wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, panem Grzegorzem Domańskim, jesteśmy pełni szacunku dla państwa działalności. Chcieliśmy podziękować w tym dniu za bardzo dobrą współpracę z samorządem powiatu radzyńskiego, za współpracę z nadleśnictwem Radzyń Podlaski, za to, co robicie dla placówek oświatowych na terenie powiatu radzyńskiego. Wszystkim osobom zrzeszonym w kole łowieckim Knieja i Jeleń życzę nieustannej przychylności patrona świętego Huberta, mnogości zwierzyny oraz poszerzającego się grona pasjonatów łowiectwa.
Niech towarzyszy Państwu dobre zdrowie oraz wszelka pomyślność. Z Waszych kół wywodzą się i wywodzili się naprawdę znamienici działacze Polskiego Związku Łowieckiego. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję, bardzo serdecznie gratuluję. Wszystko było powiedziane, ale 79 i 21 to jest razem 100. Koledzy, na najbliższe kolejne 100 lat życzymy, niech Wam Bóg darzy i święty Hubert błogosławi. Życzenia wszelkiej pomyślności, wielu wspaniałych myśliwskich przeżyć w Kniei, które tak ważne są w życiu każdego myśliwego. Serdecznie gratuluję i pozwolę sobie wręczyć. Z Komorówki Podlaskiej chciałbym przekazać też takie skromne pamiątki na ręce panów prezesów z najlepszymi życzeniami na najbliższe lata działalności. Szanowni Państwo, szanowni jubilaci, dostojni goście, w imieniu instytucji, która w tym roku będzie obchodziła 100 lat, chciałem jubilatom życzyć wszystkiego najlepszego. To, co teraz dzieje się z łowiectwem, mam nadzieję, że zmieni się. Nasza współpraca między myśliwymi a leśnikami będzie dalej taka jest, czyli bardzo dobra. Dziękuję Wam za to, że zawsze jako leśnicy możemy na Was liczyć i że jesteście zawsze, kiedy jesteście potrzebni. Dziękuję serdecznie w imieniu Lasów Państwowych i Nadleśnictwa. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Wiem, że łowiectwo to gospodarka. Rządzą tu liczby, gonią wyniki. Ale myśliwskiej duszy, tej z pasją, nie da się zamknąć do statystyki. I tego kolegom życzę wszystkiego dobrego, tak jak wszyscy mówią, aby do 100 lat. Dla wszystkich Waszych członków z koła numer 79 Knieja z Radzenia Podlaskiego, z okazji tego lecia naszego, zarząd oraz członkowie naszego koła składają serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów na niwie łowieckiej oraz w życiu prywatnym. Gratulujemy Wam osiągnięć w zakresie prowadzonej gospodarki łowieckiej, ochrony przyrody, a także kultywowania pięknych polskich tradycji i zwyczajów łowieckich. Życzymy wiele satysfakcji ze spotkań z naturą oraz urokami przyrody, której inni nie mogą poznać. Serdeczne gratulacje. Życzymy Wam dalej zdrowia, sukcesów, współpracy. Jak widzimy, udaje nam się wspólnie od 75 lat jakoś wspólnie działać. Także szanujmy się, współpracujmy. To było 75 lat temu. Właśnie wówczas było jedno koło i po różnych perypetiach rozdzieliliśmy się, ale po prostu duża ilość członków była, dostaliśmy nowe obwody. Mimo że to było 75 lat temu, rozdzieliliście się, ale widzę, że nie potraficie bez siebie żyć. Tak, to prawda. My spotykamy się niejednokrotnie w łowisku, na spotkaniach w innych sąsiednich kołach, na imprezach okolicznościowych. Także cieszę się, że w dniu dzisiejszym udało nam się wspólną imprezę zorganizować, rocznicową, bardzo ważną dla wszystkich. I jak widzimy, przybyło bardzo dużo gości. Wszyscy przyjęli nasze zaproszenia. To nas tym bardziej buduje i pobudza do dalszych działań na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego i miejscowej ludności, społeczności, wszystkich nas. Obserwuję życie kół myśliwych powiatu bialskiego. Nie będę wymieniał nazw, ale wiele razy byliśmy i na uczystościach, i na wydarzeniach, które organizują również i oni, myślę, że i Państwo dbają, bo to jest tak, jest pokłosie pewnego rodzaju nieprawdziwych informacji, jest dużo fake newsów. Zgadzają się Panowie pewnie z tym. No właśnie, a rzadko się mówi o tych działaniach, które podejmujecie jako myśliwi, które służą właśnie ku rozwoju dobrostanu, ku rozwoju lasów, rozwoju zwierzyny. Czy tak jest? I takich działań właśnie w Radzeniu Podlaskim dzięki Wam na pewno myślę, że też nie brakuje. No oczywiście. Prowadzimy taki program zasiedlanie drobnej zwierzyny, czy bażantami, kuropatwy. Również wspólnie z nadleśnictwem organizujemy sadzenie lasu i wiele jeszcze takich innych drobniejszych. No, należy też wspomnieć o tym, że spotykamy się z młodzieżą szkolną. Jest to miły odbiór, bardzo fajnie znają te różne pojęcia myśliwskie, mianownictwo, jakim posługują się myśliwi. Cieszy nas też, że media, tak jak tutaj dzisiaj,
pan Maksymiuk poświęca swój czas z Radiem Biper na spotkanie z nami. Dzięki temu będziemy mogli być słyszalni. To nie chodzi o rozgłos, to nie chodzi o oparcie na szkło, to chodzi o to, żeby ludzie jednak wiedzieli, bo tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, część ludzi narzeka, że nic nie dzieje się w tym rejonie. Dzieje się dużo, tylko po prostu musimy się tym interesować. Musimy tam gdzieś wyruszyć albo pokazać się samemu. Ja myślę, że powinniśmy położyć większy nacisk na zaznajomienie społeczeństwa z hasłem gospodarka leśna, bo przecież taka gospodarka rolna, rolnik trzyma zwierzęta i co jakiś czas jest ich ubój, musi się ich pozbywać, żeby były nowe. Tak samo jest chyba z tą gospodarką leśną. Ludzie chyba właśnie nie bardzo rozumieją to, że się strzela do zwierzyny, ale przecież tak naprawdę to jest chyba ta gospodarka, że dajemy miejsce nowym. Bo nie tylko, że my strzelamy, nie na tym polega łowiectwo czy myślistwo, tylko to spotkanie, przebywanie w łowisku, oglądanie tej przyrody, no i jeszcze takich drobniejszych rzeczy, które na pewno są przydatne. Ja jeszcze do tego dołączyłbym taką rzecz, że gospodarka tak jest takim słowem nie zawsze dobrze kojarzącym się, ponieważ gospodarka łączy się z zyskami, natomiast myślistwo łączy się z wydatkami, jest to działalność hobbystyczna. Natomiast najgorsze to, co przyklejone jest do myślistwa, że myśliwi zabijają, myśliwi robią selekcję, jak zwał, tak zwał, różnie będą to oceniali, natomiast naprawdę staramy się i robimy wszystko, żeby ta przyroda funkcjonowała dobrze dzięki Polskiemu Związku Łowieckiemu. Mamy żubry, dzięki Polskiemu Związku Łowieckiemu mamy też wilki, co prawda jest ich za dużo. Tutaj do tego jest potrzebna gospodarka. Na koniec zapytam, może pamiętają panowie, kto otrzymał dzisiaj ten złoty złom i myśliwi nagrodzenie? Może wymieńmy, to jest bardzo wartościowe, jeśli chodzi o grono myśliwych, takie odznaczenie. Tak, tutaj bardzo się cieszymy, że wśród nas są myśliwi, którzy zostali docenieni i Nestorem myśliwym z naszego koła jest kolega Wojtaj Zygmunt. I kolega przez wiele lat poświęca swoje życie i swoją działalność na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego i naszego koła. Przy tym też odznaczenie uzyskał kolega Stanisław Golecki, kolega Bartek Krawiec, kolega Maciej Krawiec oraz kolega Paweł Uswel-Wąsowicz. Cieszymy się ich radością.